dziś rusza piłkarska ekstraklasa. Ale proszę się nie załamywać, na pocieszenie mam dla was przegląd lig ujowych, czyli magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Tak, są jeszcze takie rozgrywki. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! A zaczniemy od czegoś, czego w polskiej ekstraklasie to nie było nigdy. No, seria rzutów karnych po remisie. No, w ekstraklasie nie mieli, a w regionalnym pucharze Nigerii mają. No i w tych karnych tam to się dzieje. To karny numer jeden z pewnego meczu? No prawie wyczuł strzelca ten golkiper, nie? A teraz karny przeciwników. No sam bym tego lepiej nie strzelił, no. No i jak widać, porządne rozgrywki ten regionalny puchar Nigerii, a liga nigeryjska też niczego sobie. Trudne sprawy z ligi nigeryjskiej, przypatrzmy się tej akcji. I pytanie do was, czy był spalony? Co? No nie było spalonego. I sędzia też uznał, że spalonego nie było i gola zaliczył. A ta decyzja to nie za bardzo spodobała się prezesowi jednego z klubów i podbiegł do sędziego i panie, dawaj tu VAR. A VAR-u nie było. Więc trzeba było coś wymyślić i prezes wymyślił. No przypierdzielił sędziemu w łeb. No i trzeba przyznać, że zadziałało to lepiej niż VAR, bo sędzia decyzję zmienił. Zawołał do siebie arbitra głównego i gola wspólnie nie zaliczyli. Tak więc anulowali gola w lidze nigeryjskiej, a w czwartej lidze RPA no zbyt wielu goli nie anulowali. Tam dwa zespoły walczyły o awans i kto wygra więcej, ten awansuje. No prosta zasada była. No i się okazało, że jedni nagle wygrali 41-0. To, że w pierwszym meczu między tymi samymi drużynami było wcześniej 1-1, ale 41-0, no mogli się troszeczkę poprawić, nie? No i co zrobili ci drudzy? No wpadli trochę w panikę, bo musieli tych goli nastrzelać trochę więcej. W sumie to mieli strzelić tych bramek chyba o kilkanaście więcej niż przeciwnicy. I jak się zakończyło? Że udało im się, udało, wygrali 59-1. Ale jakaś komisja się do tego przypieprzyła, bo 41 bramek w tym meczu to były swojaki. 41 goli samobójczych w jednym meczu. No i ten wynik nie spodobał się jednej z komisji, bo oni tam stwierdzili, że to chyba wał był. Nie wiem, no ja tam bym zaufał. Komisja nie zaufała i ten zespół, który wygrał 59-1, dożywotnio zdyskwalifikowała za rozgrywek. No ja nie wiem, co tam się wyprawia w tym RPA. A jeśli chodzi o gole samobójcze, no to działo się też w Pucharze Finlandii. W Pucharze Finlandii na siebie trafił zespół Ilves i rezerwy zespołu Ilves. No jak myślicie, kto w tym meczu mógł wygrać? No oczywiście rezerwy. I jakież to było piękne zwycięstwo. No jakie zwycięstwo może być najlepsze? Po golu zwycięskim w doliczonym czasie gry. I to nie był zwykły gol oczywiście, to był gol samobójczy. No proszę zobaczyć. Awans rezerw po golu samobójczym w doliczonym czasie gry. Po takim golu samobójczym. No, malina. Żadnego samobuja nie było za to, a i tak pobili wszystkich. W Sierra Leone. Tam dwa zespoły w drugiej lidze rywalizowały o awans do pierwszej. I tak samo jak w RPA. Kto wygra więcej, awansuje. Pierwsi wygrali 91-0. A drudzy? 95-0. Tam żadnych swojaków nie było. Kurwa, skąd te kłaki? Ale i tak komisja się przypieprzyła.
i te wyniki anulowała. Szkoda w sumie, że nie dojechali do seteczki, tylko zakończyli na tych marnych 95 golach. Niestety nie wiadomo, jak wyglądały te gole, co padały w Sierra Leone, ale moim zdaniem mogły one wyglądać na przykład tak, jak ten gol z Ligi Senegalskiej. No, bramkarz klasa światowa, rzekłbym. Dobra, koniec z tą Afryką na chwilę. Teraz będzie Azja, bo tam też piękne gole padają. W takim Butanie na przykład, w lidze Butanu. Ale akurat zwróciłem uwagę na sytuację, gdzie gola nie było. Nie wiem dlaczego. Taka sytuacja mi się gdzieś tam znalazła. Z tej akcji też gola nie było, a to już jest liga hiszpańska jakaś niższa, a gola nie było dlatego, bo trenerowi tak się zachciało, no. Trenerowi przeciwników. I akcję zatrzymał. Tak nowoczesnego powstrzymywania natarcia przeciwników to ja żem jeszcze nie widział. W Hiszpanii akcję powstrzymał trener, a w drugiej lidze kosowskiej za powstrzymywanie akcji wzięli się kibice, a konkretnie chcieli powstrzymać rzut karny, który był podyktowany przeciwko ich drużynie. I co zrobili? Zerwali siatkę z bramki, no. A jak wiadomo, bez siatki to grać nie można. A w takiej Bułgarii na przykład to nikt siatki nie zajumał, ale w trzeciej lidze bułgarskiej jeden z zawodników trochę sekund zajumał. No, na czas sobie pograł, udawał kontuzję, sobie leżał. No to go później na nosze wzięli, żeby on se poleżał poza boiskiem. I co zrobił? No i się wykopyrsnął z tych noszy. No trochę czasu skradł. To była symulka z Bułgarii, a teraz też będzie symulka i też z kraju na literę B, z Brazylii, czwarta liga brazylijska, i tam zawodnik symuluje kontuzję. Leży na boisku. No i trochę chyba tej symulki pożałował, bo się okazało, że leżał w mrowisku. Tak, były mrówki na murawie i akurat zawodnik się w tym miejscu, gdzie było ich najwięcej, położył i go podziobały. Czy co tam mrówki robią? Nie jestem pewien, czy mają dzioby. A jak wam się wydaje, że widzieliście już wszystko, to na koniec jeszcze rzut karny z Etiopii. Znaczy sytuacja, po której został podyktowany rzut karny. No i jaką notę dalibyście za ten styl? No i to by było na tyle, już nie zatrzymuję dłużej. Lećcie sobie oglądać tę Ekstraklasę. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygra.